Witamy. Dzisiaj rozmowa w Hutnik TV z trenerem Andrzejem Paszkiewiczem. Będziemy rozmawiać o meczach sparingowych i o przygotowaniach. Jesteśmy świeżo po meczu z Kaszowianką. Łatwe zwycięstwo. Jest trener zadowolony z tego, co drużyna pokazała? Jak się zaprezentowała? Znaczy, tak naprawdę nie patrzę kompletnie na wynik, bo sparingi, już to powtarzam po raz kolejny, są po to, żeby je grać, a nie po to, żeby je wygrywać. Praca na treningach ma się przekładać na to, co tak naprawdę potem się dzieje w meczu. Gramy tak, jak trenujemy, i trenujemy tak, jak gramy. To jest moja bardzo, bardzo ważna zasada. Może bardzo prosta, ale no nie do końca czasami to odzwierciedla to, co się dzieje na treningach, mówię, mecz i na odwrót. Ale abstrahując od wyniku, czy zawodnicy realizują to, co mają realizować, czy na tle, znaczy, tego nie będę mówił, czy kto mi się podobał, kto nie. Generalnie jestem zadowolony z tego, że mamy taką szeroką stajnię zawodników, mówiąc tak w cudzysłowie, że graliśmy na dwie jedenastki i tak naprawdę każdy miał okazję się pokazać. Specjalnie te dwa oba zespoły tak naprawdę były poukładane w ten sposób, żeby nie było mocniejszego ani słabszego, tylko żeby każdy miał równe szanse, żeby w tej rywalizacji, mówię, która będzie trwała aż do końca, myślę, lutego, bo dopiero wtedy zadecyduje, kto będzie grał w pierwszej jedenastce, żeby ona tak naprawdę się toczyła i żeby jeden drugiego ciągnął w górę przez rywalizację po prostu czystą, sportową. Ci nowi zawodnicy, którzy trenują, im plus? Widzi trener w nich potencjał, żeby coś wnieść w tą drużynę? Czyli Jagła, Pól i... Jagła dopiero pierwszy raz się pokazał tak naprawdę dzisiaj. Po takiej długiej przerwie ciężko go ocenić. Też tego nie chcę robić, bo byłoby to nieobiektywne. Mamy dwa tygodnie testów i spokojnie podejmę decyzję dopiero po tym czasie. Bo będzie to, myślę, wtedy bardziej obiektywne i dla niego, i dla mnie. Pozostali, Hulek wraca po kontuzji i tutaj myślę, że jest bardzo podobna sprawa. Też potrzebuje czasu, żeby wrócić w ten rytm meczowy, chociażby treningów już nawet nieźle wygląda, ale w tym meczu ma takie momenty, że czasami jeszcze gubi rytm. Ale myślę, że to powolutku będzie wracać i wtedy, tak jak mówię, porównam go do zawodników, którym dysponuję i wtedy będziemy decydować. Jeżeli chodzi o pozostałych, też chcę podjąć decyzję, mówię, po głębszej analizie, bo nie chcę robić czegoś na gorąco. Zresztą nie ma takiej potrzeby, bo mamy tyle na tyle czasu, że możemy spokojnie decydować i myśleć, tak naprawdę robić pewne roszady. Chyba mowa o nowych zawodnikach, że mają przychodzić. Do kiedy trener musi mieć taką zamkniętą kadrę gotową, żeby wiedzieć, że pracuje, nie wiem, z tą 20, 18, 23? Jak szeroka ta kadra będzie? Na tą chwilę 22 zawodników chcielibyśmy mieć w kadrze. W tej kadrze tak naprawdę znajdują się już juniorzy, o których wcześniej nie powiedziałem, z których jestem bardzo zadowolony tak naprawdę, bo widzę tutaj ogromny potencjał. Nie ukrywam, że nawet jestem z nimi sentymentalnie, można powiedzieć, związany, bo troszkę popracowaliśmy razem. Mają u mnie troszkę fory, ale to dobrze, bo tym chłopakom też jest potrzebny ktoś, kto będzie na nich stawiał i nie ukrywam, że już niektórzy mi się bardzo podobają, bo nie widać kompletnie różnicy, nawet niektórzy się wyróżniają, to skoro się wyróżniają, dlaczego nie można im dać szansy? I chociażby po tym, jak Buras rok temu został przesunięty do zespołu seniorów, jak sobie teraz radzi, jak się rozwinął, to tylko tak naprawdę daje... Utwierdza mnie w tym, że na młodych trzeba stawiać i robić to tak naprawdę bez żadnej obawy. No i tak to wygląda. Jak praca będzie pomagała, jeśli chodzi o treningi? Czy, nie wiem, jakoś będziecie intensyfikować treningi, będziecie, nie wiem, wprowadzać jakieś nowe elementy, czy tylko cały czas tutaj na obiektach, na suchych stawach? Pracujemy w ten sposób, że tak naprawdę cały styczeń poświęcimy na grę obronną plus podbudowa motoryczna. To już nie będę chodził w szczegóły. Potem zajmiemy się ofensywą i wejdziemy w bardziej dynamiczny trening tak naprawdę. No, wiadomo, ten dynamiczny trening się przewija, ale jednak te akcenty są takie bardziej podbudowujące wytrzymałość ogólną i takie ważne cechy, mówię, siłowe. Każdy tydzień będzie praktycznie taki sam, czyli tydzień pracy zakończony meczem, gdzie będziemy chcieli grać do końca lutego na dwie jedenastki, czyli tak jak mówię, tak jak powiedziałem wcześniej, rywalizacja na pozycji już będzie się klarować. Jeszcze mamy w styczniu obóz dochodzeniowy, gdzie będziemy trenować dwa razy dziennie i tak naprawdę sparingi potem już w marcu pokażą i wyłonią już tam pierwszą jedenastkę i myślę, że zbudujemy mocny zespół, który będzie walczył o nas. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę. Naszym gościem dzisiaj był trener Hutnika Andrzej Paszkiewicz. Dziękujemy.